Cześć, jestem Bartosz. Bardzo mnie interesuje to, jak się dzisiaj masz. Chciałbym, żebyś miał się dzisiaj bardzo dobrze. Mam nadzieję, że czujesz się choć w połowie tak dobrze jak ja. Właśnie wyjechaliśmy z Kielc ze szkolenia, o którym wcześniej mówił mój kolega. Bardzo się cieszę, jestem dosyć mocno podekscytowany, ponieważ tam na tym szkoleniu stworzyliśmy fajną grupę ludzi, komitywę, z której czerpaliśmy nawzajem energię. Ta energia się kumulowała i nie do końca jestem przekonany co do jak gdyby wiedzy merytorycznej tego szkolenia, natomiast zeszło to na dalszy plan, ponieważ tak jak mówię, ta energia, którą chcieliśmy wykorzystać, mocno nam pomaga w życiu codziennym. Chciałem Ci opowiedzieć o takiej pewnej rzeczy. To, co słyszysz w otaczającym Cię świecie, nie zawsze jest prawdą i chciałbym, żebyś słuchał tylko tych rzeczy, które są prawdą. Jak do tego dojść? Wydaje mi się, że poprzez udział mózgu. Który ostatnio przeczytałem taką książkę, że mózg jest organem, który jest odpowiedzialny za myślenie człowieka i chciałbym, żebyś się skoncentrować całą swoją kreatywność w aktywację tych rejonów mózgu, które do tej pory były nieaktywne. Co do podcierania samego techniką 30-30-30, oczywiście ona ma swoje plusy. Jest to udowodnione, że człowiek czuje się lepiej, szczególnie jak się to robi rano, ma się fajne pomysły. Natomiast ja osobiście uważam, że lepsza jest technika 2 razy 2, czyli podcieramy się co drugi raz, ale za to 2 razy dłużej. Ona powoduje to, że czas pomiędzy czynnościami fizjologicznymi się wydłuża i dlatego mamy więcej czasu dla siebie, możemy mieć jeszcze lepsze pomysły i to powoduje, że wszystko kręci się jeszcze lepiej. Teraz jestem w drodze na szkolenie z sadzenia podstawowych ziół przydomowych w jogurcie, czego one po prostu będą jeszcze bardziej delikatne i jeszcze bardziej działały. Myślę, że opowiem o tym na swoim wideoblogu. Trzymaj się, bardzo się cieszę i jak się masz.